Kierowałem się od początku zasadą, że nie chcę domu, nie chcę mieszkania. Chcę firmę, która spowoduje, że będę mógł sobie kupować takie mieszkanie czy dom miesięcznie. Nie kupiłem żadnego samochodu takiego drogiego, czyli gdzieś tam 500 tysięcy plus, który by nie służył do biznesu. Nie potrafię. No, czy Rolls-Royce, czy każdy inny, który jest gdzieś tam w mojej skromnej kolekcji, każdy jeden zarabia dzisiaj z uwagi na fakt, co robię z Kamilem Labuddą. Taka rata za Rolls-Royce to musi być jakiś ułamek tego wszystkiego, to musi być paprochem w twoim całym biznesie. Udało mi się sprzedać 22 samochody za 10 milionów dolarów. Zajmuję się handlem, który jest mega kontrolowany przez wszystkie służby w naszym kraju. A jakie miałeś objawy i w jakich okolicznościach zdiagnozowałeś u siebie udar? Duży w maluchu. Gwiazdy i ich pojazdy. Zaprasza Filip Nowobilski. Jose. Pod takim pseudonimem funkcjonuje mój dzisiejszy gość. Jest on m.in. założycielem galerii figur stalowych oraz współtwórcą marki Illegal Night, w którą zaangażowany jest także Budda. Zresztą Jose często pojawia się na kanale wspomnianego youtubera. Ostatnimi czasy panowie wiele odcinków realizują poza granicami kraju. Każdy, kto często podróżuje bądź prowadzi międzynarodowy biznes, wie, jak przydatna jest znajomość języków obcych. W tym miejscu chciałbym zdradzić wam, że partnerem materiału jest platforma Cambly, na której o dowolnej porze dnia i nocy możecie wdzwonić się na konwersację z native speakerem z języka angielskiego, czyli osobą posługującą się angielskim od urodzenia. Prowadząc luźne rozmowy z nativeami, ćwiczycie praktyczne umiejętności, z których będziecie korzystali w codziennych sytuacjach. Lektorzy pochodzą z krajów anglojęzycznych, więc łatwiej nauczyć się konkretnego akcentu. W Cambly można wybrać dowolny poziom rozmowy. Bycie początkującym nie jest żadnym ograniczeniem. Przed umówieniem się na rozmowę z danym lektorem można sobie odtworzyć film z jego udziałem, żeby usłyszeć, jak mówi, oraz zobaczyć, jak wygląda. Zatem jeśli chcecie się podszkolić albo sprawić komuś prezent, to sprawdźcie link znajdujący się w opisie filmu. Czeka tam kod rabatowy na darmową 15-minutową lekcję. Na koniec dodam, że pierwsze 100 osób dostanie 40% rabatu na 6-miesięczny plan nauczania z kodem Duzy w Maluchu. A teraz poznajmy historię Jose, który pierwsze poważne pieniądze zarobił prowadząc skup złomu. Nie ma biednego złomiarza. To może być tak różnie postrzegane przez ludzi, natomiast kiedy zwrócimy na to szczególną uwagę, widać, że każdy jeden dżentelmen, który się zajmuje surowcami, nie narzeka na brak finansów. Mhm. Jesteś człowiekiem, który przed laty bardzo miarkował swój apetyt na różnego rodzaju dobra luksusowe, skupiał się na pracy, wiele lat na tę ciężką pracę poświęcił. Czym w twoim przypadku była ta ciężka praca? Jak rozumiesz to pojęcie? No, zaczynałem 20 lat temu, śpiąc na materacu z gąbki. I robiąc to wszystko krok po kroku, nawet kiedy już miałem te pieniądze i mógłbym sobie kupić samochód, który był obiektem moich marzeń, a to w tamtych czasach to była S-klasa, nigdy tego nie zrobiłem, choć skonfigurowałem go chyba z 10 razy. Tak też jakby poznałem obecnego dyrektora Lamborghini, który to właśnie wtedy ze mną siedział przy tym biurku i konfigurowaliśmy tą S-klasę, którą mogłem kupić, ale z rozsądku jej nie nabyłem, dlatego że to nie był mój czas. Ja sobie tak poprawiałem tylko swój nastrój, karmiłem swoją próżność właśnie tym faktem, że mogłem to złożyć i poczuć to. No i co? No i jakby kierowałem się od początku zasadą, że nie chcę domu, nie chcę mieszkania, chcę firmę, która spowoduje, że będę mógł sobie kupować takie mieszkanie czy dom miesięcznie. Moja rodzina gdzieś tam bliska tego nie rozumiała i tak dalej, no bo każdy żyje inaczej. Tylko czy naprawdę musimy być jak każdy? No chyba nie. I ja zupełnie inaczej pewne rzeczy postrzegam. Mówię o tym, że zwykłe rzeczy widzę inaczej. No i tak samo było tutaj, tak? Miałem marzenie być niezależnym,
żeby, kurczę, powiem tak, żeby mieć za co umrzeć. To wszystko się zrodziło jakby też po wypadku, który gdzieś mnie dotknął jako mały chłopiec. Wdrapując się na drzewo, spadłem z 9 metrów, połamałem kręgosłup. No i też jakby mam z tym związane jakieś tam problemy, tak? Nie mam koordynacji w rękach takiej precyzyjnej. No utrudnia to gdzieś tam takie życie na co dzień. Nie chcę o tym mówić, bo jest to mega takie osobiste i mega krępujące. Nie, powiem na okrągło, nie jestem w stanie precyzyjnie pokierować swoją lewą, prawą ręką, tak? No więc no to naprawdę jest, ale to i tak jest cud, że w ogóle mogę funkcjonować, dlatego że połamałem odcinek piersiowy. No a to wiadomo, że to odpowiada za ręce i tak dalej, więc no udało się. Ja sobie zdałem sprawę po tym wypadku, że przyjdzie jakiś moment w moim życiu, jakiś dzień, gdzie nie będę w stanie fizycznie pracować. Nie wiem, czy nie będę sparaliżowany. Brałem to wszystko od początku pod uwagę. No i tak rozmyślając na te wszystkie swoje mankamenty, które mnie gdzieś tam trafiły w życiu przypadkiem, postanowiłem zbierać te pieniądze, żeby w razie czego mieć jak funkcjonować. Zawsze mnie przerażało to, że widząc gdzieś starsze osoby na jakichś bramach, na jakichś miejscach typu toalety i tak dalej, ci ludzie często gęsto mieli dobre życie za młodu i za wieku średnim, a później coś się wydarzyło i tracą wszystko i lądują na ochronie w Tesco. Strasznie mnie to przerażało. No i myślę, że to też jakby położyło taki wielki nacisk i presję na to, żeby jednak zabezpieczyć te finanse, które pozwolą jakoś, jak to mawiam, godnie żyć. Jestem skłonny do bardzo wielkich poświęceń, do czekania na wynik. I tu było też no, podobnie, tak? Wielokrotnie, tak jak wspominałem, konfigurowałem swój wymarzony samochód, ale nie kupowałem go z rozsądku, dlatego że w nieodpowiednim czasie naszej drogi do sukcesu, jeżeli zbudujemy sobie ogromne koszty, bo to są koszty luksusu, tak, tej naszej reprezentacji, to zwyczajnie może nas to gdzieś zacząć się zjadać, bo nieco miesiąc, nieco tydzień zarabiamy tak dobrze, jakby nam się wydawało i byśmy chcieli. I z perspektywy całego roku, bo ja zawsze patrzę na zyski roczne, należało zachować zdrowy rozsądek. Wiem też jedno, i to nauczyło mnie życie, że nigdy nie podejmować decyzji zakupowych w momencie, kiedy jesteśmy na szczycie swojego biznesu i czy ten szczyt jest stabilny. Akurat w mojej branży surowcowej, gdzie jest to podparte cały czas jakby giełdą, czasem z godziny na godzinę te surowce potrafią gdzieś tam myszkować tą ceną, trzeba być cały czas czujnym i nie planować sobie zbyt wielkich kosztów stałych, bo one po prostu zwyczajnie by nas przewróciły. Więc tutaj ten zdrowy rozsądek, tak? Miałem wielu młodych kolegów, może przyjaciół, no to jest taki, ciężko na to zasłużyć, natomiast ci wszyscy moi znajomi spróbowali kupić sobie jakiś tam luksusowy samochód, no pojeździli pół roku, rok, no i tak jak wielu młodych ludzi w dzisiejszych czasach tak samo, przeszacowali swoje dochody i koszty, no i nie udało się tego stanu utrzymać. Nie chciałem być nigdy chłopcem, którzy siadali w restauracji, w pubie, gdziekolwiek i do jednego piwa były 4 słomki. Mnie pytali, czy jedziesz na dyskotekę, ja mówię, słuchajcie, no sorry, ale dziś nie jestem gotowy, bo akurat mam samochód do skończenia i muszę go pomalować. Więc no, do mnie jak przyjeżdżali koledzy, to ja zawsze byłem w garażu, ja zawsze coś robiłem. I taką zasadę gdzieś do dzisiaj jakby wyznaję.
nie kupiłem żadnego samochodu takiego drogiego, czyli gdzieś tam 500 tysięcy plus, który by nie służył do biznesu. Nie potrafię. No, czy Rolls-Royce, czy każdy inny, który jest gdzieś tam w mojej skromnej kolekcji, każdy jeden zarabia dzisiaj z uwagi na fakt, co robię z Kamilem Labuddą i to się wtedy pięknie usprawiedliwia. Możemy sobie kupić samochód, nie wiem, za 3-5 milionów, ale wiemy, że on posłuży do tego, żeby pójść jeszcze dalej. To nie jest tylko zwykła jazda, jak dzisiaj pięknie podróżujemy, tylko dzięki temu urządzeniu do robienia biznesu tworzymy tą całą rzeczywistość, która nas otacza. I to dopiero jest fajne, co dzięki temu można stworzyć i osiągnąć. Wspominałeś o tym, że koledzy zapraszali na wspólną imprezę, a Ty mówiłeś, że musisz pomalować samochód, że masz już plany na najbliższy czas. Co to była za praca? Jakimi zadaniami zawodowymi się trudniłeś, nim stałeś się dobrze prosperującym przedsiębiorcą? No więc jakby na samym początku byłem dmuchaczem artystycznym ozdób choinkowych. Czyli robiłem te wszystkie jakieś bombki ze szkła i tak dalej, trzeba było to szkło nagrzewać i normalnie do buzi się to wkłada końcówkę, którą się dmucha i wtedy powstaje ten cały kształt tej naszej bombki choinkowej, więc tak pracowałem kilka lat. No i później jakby gdzieś tam przyszedłem troszeczkę na takie własne grzebanie. Miałem gdzieś tam troszeczkę drygu do tego, żeby gdzieś tam malować samochody, więc troszeczkę się zajmowałem tym lakiernictwem, później produkcją jakichś tam zniczy i staniem przy cmentarzu, sprzedawanie zniczy i wiązanek. No i pewnego dnia, nie pamiętam, który to był rok, usłyszałem w telewizji, że złom jest po złotówce. I pozbierałem te wszystkie rzeczy, które miałem w garażu i mówię, Jezu Święty, wziąłem 700 zł, a praktycznie nic nie zawiozłem. No i tak się rozpoczęła historia cała ze złomowiskiem. Trzeba było odłożyć to w czasie, żeby faktycznie to miało smak, bo no wiecie, no jak to ma wyglądać, kiedy jedziemy Rolls-Royce'em, a myślimy o tym, że zarobię tylko w tym miesiącu pół raty, tak? No nie, to paraliżuje działanie. To musi być jakiś, taka rata za Rolls-Royce, to musi być jakiś ułamek tego wszystkiego, to musi być paprochem w Twoim całym biznesie, żeby to faktycznie mogło dawać przyjemność, bo się w ogóle o tym nie myśli. Teraz jedziemy, delektujemy się tą jazdą, a ja wcale się nie przejmuję tym, że chyba za chwilę, bo teraz nagrywamy, jest 12, jak dobrze pamiętam, a 15 jest, trzeba puścić raty za wszystkie samochody, a to jest ponad 210 tysięcy netto miesięcznie. W jakich okolicznościach udało Ci się zgromadzić taki majątek? To jest tylko kwestia złomu, czy już też innych biznesów, być może także projektów, które realizujesz wspólnie z Buddą? Więc jakby na początku ten taki strzał z procy dało mi wynalezienie jakby tej galerii figur stalowych, zrobienie tych samochodów jeden do jednego pod postacią właśnie rzeźby. No i miałem pomysł, żeby udać się do ludzi, których interesują totalne zjawiska, tak jak w krajach arabskich jest multum milionerów, którzy chcą się chwalić wielkimi jakimiś tam unikatami. I tak było tym razem. Udało mi się poza targami sprzedać 22 samochody, nie bez przypadku, 22, bo to jest liczba magiczna. One wszystkie miały wyryte VIN produkcyjny 01, czyli pierwsze rzeźby na świecie. Udało mi się sprzedać 22 samochody za 10 milionów dolarów. I to była bardzo duża trampolina, przezbrojenie fundamentów całej firmy na bardzo silne, no bo to jednak jest duży zastrzyk. No i dopiero wtedy poszedłem dalej. Skończyło się tym, że mam 76 samochodów pod postacią rzeźb. Żeby to gdzieś tam jakoś zobrazować, bo z pewnością wiele osób może być ciekawe, jakie to są koszty, więc koszty produkcyjne to jest rząd wielkości 150-200 tysięcy złotych sztuka.
razy 76 i tak dalej, i tak dalej. No, wszystkich pozycji na chwilę obecną w galerii mam 600, czyli reszta to są jakieś tam figury. Mogę 10 wystaw prowadzić naraz, tylko no jakby wiadomo, jakby z uwagi na fakt, że mamy rzeczywistość popandemiczną, a pandemia spowodowała zamknięcie jednego z oddziałów. Miałem piękną galerię sztuki w salonie Mercedesa, takim bardzo pokazowym, gdzie za kilka milionów euro było samych świateł. Więc, no ale to niestety pandemia zabrała ze sobą jak huragan. No i teraz co? Efekt tej pandemii spowodował masowe zwolnienia 180 osób ze strony jakby GSF-u, czyli Galerii Figur Stalowych, musiało odejść. Nie zwolniłem ani jednej osoby z własnego ramienia. Było mi po prostu tych ludzi bardzo żal. Często gęsto były to przypadki, gdzie odebrałem możliwość bytowania całym rodzinom, dlatego że to były takie klany w tamtych rejonach świata, gdzie to produkuje. W niektórych przypadkach jest to 24 tysiące kilometrów, jak dobrze pamiętam, bo kiedyś pokusiłem się o to, by to zgłębić. Więc no, była to ludzka tragedia, no, także ciężko to przeżyłem. Do dziś nie mogę się podnieść. Mam w tej chwili jakby galerię w Pradze, w Zakopanem, w Pruszkowie taka jest mała ekspozycja, gdzie mogą przyjeżdżać sobie klienci i w takich niskobudżetowych jakby kosztach obejrzeć sobie fragment tej sztuki. No i teraz na wakacje 2022 próbujemy odtworzyć galerię sztuki w sali marmurowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zaraz ludzie będą wytykali być może tobie to, że mówisz o tym, że musiałeś zwolnić 180 osób, a Rolls i jeszcze kilka innych samochodów zostało, więc wyprzedzając te komentarze, chciałbym, żebyś się mógł zmierzyć z tego rodzaju narracją. Życie doświadczyło mnie w 2008 roku, że jeżeli nam jest w firmie gorzej, to powinniśmy, ja tak uważam, po tym jak było zupełnie inaczej, wziąłem cały ciężar kryzysu na siebie, powinniśmy też zakomunikować naszym ludziom, współpracownikom, że jest źle, coś się zmieniło i należy zachować się bardzo rozsądnie, by liczyć bardzo mocno koszty. Dziś kryzysów nie przeżywam sam. Dziś kryzys przeżywa każdy pracownik ze mną identycznie, po to, by wszyscy mieli odrobinę pokory do tego wszystkiego, co nas otacza. Bo ludzie się nauczyli rozdawać karty, jak są na szczycie finansowym. Ale przecież to cały czas pracuje. Raz mamy wynik taki, raz mamy taki. Więc no, a najgorsze jest to, żeby coś człowiekowi zabrać. Premię, pensję podstawową i tak dalej. Nie? Lepiej zgodzić się tak, co daje nam bezpieczeństwo, a na bieżąco możemy regulować te premie czy dodatki. Więc moi ludzie też przeżywają ze mną kryzysy od 2008 roku, gdzie brakowało mi 2 tygodnie do zabrania samochodu przez leasing. Mimo tego wszystkiego, że miałem tam 6 tysięcy ton złomu na placu. Ale no, był kryzys, więc to nie było tyle warte, po ile kupiłem nawet. No i nagle coś się stało, nie wiem. W 2 miesiące spłaciłem wszystko i wystrzeliłem z procy. Surowce poszły 200% do góry, a ja miałem pełne magazyny, nie? Więc tak mnie to wystrzeliło. Natomiast jeszcze komentując i dementując jakby być może powstały jakieś tam negatywne komentarze. Ja pracuję na kilku biznesach. I to nie jest tak, że tylko jednym się zajmuję i tak dalej. Samochody pochodzą z środków, które nie mają nic wspólnego z złomem czy innym jakimś tam biznesem, który by dotyczył tego zwolnienia, tak? W jakich branżach jeszcze działasz?
Nie o wszystkich mogę powiedzieć. No, brzmi to dosyć dziwnie, biorąc pod uwagę, że jesteś człowiekiem mieszkającym i wodzącym się z Pruszkowa. Tak, absolutnie nie. Nie to. Trochę cię podpuszczam. Nie, trochę mnie wzbiłeś z pantałyku. No nie, no sami zobaczcie, tak? No, strącił mnie jak gruszka z drzewa. Nie, absolutnie nie. Zajmuję się handlem, który jest mega kontrolowany przez wszystkie służby w naszym kraju. Może za dużo by było powiedzieć, że handlem bronią. Ale po troszku tak. No i tyle, co mogę powiedzieć. A marka, którą realizujesz wspólnie z Buddą, też dostarcza ci adrenaliny? I czy poza tą adrenaliną coś jeszcze za tym biznesem się kryje? Bo wypozycjonowanie w dzisiejszych czasach rentownej marki odzieżowej, dajmy na to, jest problematyczne. A z tego, co słyszę, wam się to udaje. Z Kamilem jest taka współpraca, że jest jakby połączenie, sprawne połączenie talentów, które tworzą tą markę. Kamil jest mega dobrym twórcą, wizjonerem i mamy gdzieś tam takie wspólne cechy, które pomagają nam do tego, żeby robić ten Illegal Night w sposób taki, jak jeszcze nikt nie potrafił tego zrobić. Może z prostej przyczyny, tak? Ludziom się to musi opłacać. I znów wracamy do tego samego początku, gdzie chcemy robić coś, co jest dla nas przyjemne i tak dalej, natomiast nie stać nas w odpowiednim czasie swojego życia, bo to jest związane z wielkimi kosztami, tak? Kamil powiedział, ja powtarzam za nim, tak? My nie wiemy, w którym momencie będziemy chcieli skorzystać z tych pieniędzy z Illegala. Na razie ich nie potrzebujemy, każdy z nas żyje zupełnie z czego innego. Dzięki temu możemy podawać jakby, no, jakby do odbiorców na najwyższym poziomie, czy to materiały, czy tak jakby te szalone zakupy tych samochodów, czy innych gadżetów, czy inne nagrody, które korzystają też nasi odbiorcy. Gdybyśmy myśleli, tak szablonowo, no to nie, tego nie róbmy, bo się nie opłaca. No nie, no u nas tak nie ma, tak? Ale szablonowo też ludzie myślą w kontekście waszej relacji. Budda w moim maluchu powiedział, że część osób myśli, że wszystko, co ma, zawdzięcza właśnie tobie. Znaczy, ja myślę, że to z uwagi na fakt jakby tej różnicy wieku, tak? Że no faktycznie mógłbym być ojcem Kamila. Jest to gdzieś tam taki parasol tego padre. Natomiast dementując te wszystkie jakby jakieś pomówienia o tym, że ja jestem jakimś tam sponsorem Kamila i tak dalej. Nie, absolutnie nie. Ja zwróciłem uwagę na Kamila, dlatego że jest wybitnym twórcą. Robi wszystko bardzo szczegółowo, poświęcając siebie i najbliższych na najwyższym poziomie, bo nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak ciężko ten człowiek pracuje, ile to jest godzin. Czasem naprawdę te 16 godzin nie wystarcza, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Tak? Pięknie jest oglądać wynik co sobotę o 14, ale często gęsto to jest robione na takim styku i z tak wielkim poświęceniem, że proszę mi wierzyć, ja tak nie chcę żyć i nikt by tak nie chciał żyć. On tak ciężko pracuje i jego zespół. To jest niesamowite. Nie? Mi to tak imponuje, że dzięki niemu ja w swoim wieku staję się lepszy, bo ja też kiedyś walczyłem bardzo, pędząc do celu. No i właśnie patrząc na Kamila, jestem mega pod wrażeniem, mega mnie to buduje, daje mi taką satysfakcję, że pracujesz z człowiekiem, który robi wszystko z zasadą, robię wszystko tak, żebym nie miał sobie nic do zarzucenia. Ale ta zasada jest też tobie bliska. Myślę, że się nią na co dzień posługujesz. Jeszcze przed dzisiejszym nagraniem siedzieliśmy sobie na kawie i rozmawialiśmy troszeczkę na temat twoich biznesów i wtedy powiedziałeś mi, że
ty realizujesz ten projekt właśnie z Buddą pod marką Illegal Night, bo potrzebujesz kolejnych bodźców, które cię będą pchały do przodu, bo troszeczkę łatwo się w twojej sytuacji zasiedzieć i też do niczego nie zmierzać, a ty takiej sytuacji nie chcesz w swoim życiu tworzyć. Najgorsze jest przestać być potrzebnym. W momencie, kiedy ułożymy sobie życie biznesowe tak, że wszystko się kręci, możemy siedzieć, tak jak w moim przypadku, 2 lata w domu i nie jeździć do pracy i tak dalej, i tak dalej. W sensie, no tak jakby fizycznie przebywać w punkcie, tylko wszystko załatwić można przez telefon. No to się człowiek rozleniwia. I tutaj ta pandemia też dołożyła swoje 5 groszy. No i spowodowało to, że no, tak wszyscy się gdzieś tam rozeszli, ja tak samo i co. No i trzeba sobie zrobić znowu jakiś tam bodziec, obowiązkowość jakąś, by dążyć do celu. No i takim celem jest budowa marki Illegal Night, tak? I właśnie ten upór, ten zapał, którym emanuje Kamil i jego ekipa i najbliżsi, tak mi imponuje, że próbuję im dorównać. Naprawdę jestem gdzieś tam jeszcze za zakrętem, ale już ich widzę. Ale to jest tak niesamowity zespół i tak ciężko pracujący, że... U Kamila jest to tym cenniejsze, że jest człowiekiem, który tych wzorców do czerpania zbyt wielu pozytywnych nie miał, z tego co mi opowiadał, w zasadzie już za sprawą 2 rozmów w moim maluchu. Powiedz mi, jak to było u ciebie? Straciłem ojca w 8 klasie szkoły podstawowej. Ciężko było, bo zostałem sam z matką. No i trzeba było stawić czoła tym wszystkim kosztom i wymaganiom od tego dorosłego już życia. No, musiałem szybciutko dorastać i próbować jakoś pomóc mamie, żeby się pozbierać w ogóle po utracie jakby taty. No ale co za tym idzie? Idzie za tym to, że no, trzeba było się wziąć szybciutko do pracy, bo już tego parasola od strony ojca nie było. Moja fryzjerka powiedziała kiedyś takie słowa: twój ojciec oddał życie za twój sukces. Wielokrotnie się nad tym zastanawiałem i chyba odrobinę ma, albo może w ogóle, to 100% trafnej interpretacji, ma rację, bo gdybym miał tego ojca, to czy cisnąłbym tak do celu, czy takich metod i poświęcenia w tak wielkim zaangażowaniu, czy bym zastosował? Nie wiem. Wiem jedno, że to z pewnością spowodowało to, że nie było poczekaj, nie było, że jutro. Nie dlatego, że coś, może ktoś pomoże. Nie, jutro o tej samej porze mam 24 godziny mniej na zrealizowanie swojego planu. Nie wiemy, kiedy nasze życie skończy. To jest cykający zegar i co, no i trzeba działać. Idąc dalej, dorastając, mama wzięła ze swojego zakładu, gdzie pracowała, pożyczkę 15 tysięcy złotych. Dała mi te pieniądze w zaufaniu i powiedziała: idź i zrób, co się da, a jak ci się nie uda i stracisz te pieniądze, to tu jest twój dom i zawsze możesz wrócić. Tak mnie to dotknęło, że postanowiłem za wszelką cenę nie zawieść mojej mamy. Myślę, że dziś odrobinę jest z tego dumna, bo wydaje mi się, że nie zawiodłem jej i ten mój jakiś tam skromny sukces, który można gdzieś tam zobaczyć, czy odrobinę w internecie, czy na drogach naszego kraju, teraz już troszkę za granicą, no to jest właśnie wynik tego mojego poświęcenia i wrażenia, jakie zrobiły te słowa mamy i moja obietnica, że zrobię wszystko, żeby cię nie zawieść. Nie? Niestety twoja działalność zawodowa miała także wpływ na twój stan zdrowotny. W wieku 39 lat pojawił się stan przedzawałowy. Był też jakiś mikro
udar, epizod niedokrwienny. Czy możesz troszeczkę więcej ku przestrodze opowiedzieć na temat tych wszystkich kwestii, o których przed chwileczką wspominałem? Myślę, że każdy z nas ma jakieś tam uwarunkowania fizyczne, psychiczne i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem osobą bardzo wrażliwą, która bardzo mocno angażuje się do każdej sprawy, którą robi. Potrafię zajmować się jedną sprawą naraz. Nie potrafię podjąć decyzji w kilku sprawach, które mnie otaczają, no bo nie jestem pewien, czy na pewno podejmuję właściwą decyzję. Więc co, no i tutaj jakby idąc przez te życie zawodowe, poświęcając się, angażując się na 100%, no gdzieś coś nie wytrzymało i był przypadek taki, że miałem delikatny udar i poraziło mi lewą stronę. Znowuż, no jakby strasznie to gdzieś odczuwałem, no bo miałem dwa palce totalnie martwe. Nie mogłem 10 zł z portfela wyciągnąć. Wyłysiałem po lewej stronie, lewą nogę ciągnąłem za sobą. O tyle szczęścia gdzieś tam od Boga, że minęło to, cofnęło się. Natomiast bywa tak, że no jak się gdzieś tam zdenerwuję, zakuję mnie w lewym oku i już się boję, że coś się stanie. Bo to jest chwila. No. A jakie miałeś objawy i w jakich okolicznościach zdiagnozowałeś u siebie udar? Nie pamiętam jakby szczegółów, dlatego że to wszystko jest jakby wymazane gumką. I nawet jak się teraz skupię, to nie wiem co powiedzieć. Pamiętam tylko tyle, że stanąłem przed lustrem i mówię, o kurczę, mam skórę dłoni jak zwiędły liść. I tyle co pamiętam. Później jakby nagle zaczęło toczyć się wszystko dalej. Nie mam pojęcia. To był efekt bardzo silnego stresu, tworząc dokument o powstaniu Galerii Figur Stalowych. Współpraca z jednym z liderów polskiej sceny dokumentu. Zostałem gdzieś tam bardzo źle potraktowany, a z uwagi na fakt, że wszystko wkładam bardzo dużo emocji, poświęcam sam siebie, żeby oddać w tworzeniu to, jaki faktycznie jestem i jak dbam o szczegóły. Czy to galeria, czy dzisiaj Illegal, no to człowiek oddaje całego siebie, żeby zrobić na 100%. No i coś tam nie wytrzymało, puściło tak. Także to jest chwila, kiedy może nas zabrać. Nie? Czy coś tytułem zakończenia chciałbyś naszym widzom przekazać? Jakby tytułem zakończenia, podsumowując to wszystko, zastanówcie się, w którym momencie odpalić luksusy, o których marzycie, elementy swoich marzeń, żeby one was nie zadusiły i nie przedłużyły drogi na szczyt sukcesu. No i co? Życzę powodzenia, wytrwałości, cierpliwości. Musicie być skłonni do poświęceń, tak jak ja i Kamil, by po latach pojawił się sukces. Ja zacząłem korzystać z życia po 15 latach ciężkiej pracy. Bardzo treściwe zakończenie. Zapraszam was do opisu filmu, gdzie czeka kilka ciekawych linków będących rozwinięciem naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.